Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj środę, czyli środek tygodnia, ale ja muszę Wam szczerze powiedzieć, że czuję się troszeczkę do tyłu, dlatego że w poniedziałek mieliśmy taki gdyby przeciągnięty weekend. Byliśmy z Adrianem po towar z moją teściową i Alan był wtedy u moich rodziców i dlatego tak, wiecie, czułam się, jakby to była jeszcze niedziela, a wczorajszy wtorek był dla mnie trochę poniedziałkiem. No ale już teraz jak gdyby wbijamy się w ten rytm tutaj. Postanowiłam nagrać dla Was vloga, dlatego że wczoraj robiłam dla Was w ogóle dwa live'y o 14 i o 20. Robiłam tam wyprzedaż paczki z t-shirtami, paczki z sukienkami. No i właśnie wy mnie prosiłyście, żebym nagrywała dla Was dużo, dużo więcej, nawet właśnie takich zwykłych, domowych vlogów. Jeżeli chodzi o plany na dziś, to wiadomo, jakieś tam na później mamy, zobaczymy. Postaram się oczywiście wziąć ze sobą kamerę i nie zapomnieć, a jeżeli nie, to coś nagram Wam chociaż telefonem, chociaż jak ja nagrywam telefonem przednią kamerą, to ja mam coś tutaj, wiecie, z głośnikiem i to co jakiś czas urywa mi głosy, czy urywa, mega, mega wycisza. Może tak. Ale co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Wczoraj był ten wtorek. Złożyłam zamówienie dla Alana na Zarze. I słuchajcie, ja w to nie wierzę, że to zamówienie już dzisiaj przyjdzie. Tam niby było napisane, że ono ma przyjść właśnie w środę, ale w sumie to się nie spodziewałam, ale dostałam właśnie maila. Ogólnie oni mnie już informowali, że wysłane i tak dalej, ale teraz już dostałam od kuriera, że dnia, no, że dzisiaj zostanie mi dostarczona paczka, czyli mega szybka, słuchajcie, wysyłka. Biorąc pod uwagę to, że jak zamawiam na H&M, to dostawa trwa po prostu bardzo długo, 8-9 dni. H&M ma dostawę, także naprawdę długo. A tutaj na drugi dzień, super. Super, pokażę Wam później po prostu, co przyszło w tej paczce, ale też zbieram się już do nakręcenia holu właśnie na kanał tutaj maminy, czyli Alanka. Alanek, ściągniesz sobie pampersa? W ciągu dnia chodzimy już bez psa, czy chodzimy? No w sumie ja też tak naprawdę. Alanek jest bez pampersa, ale musi być też bez majtek. To wtedy biegnie na nocnik, bo wiecie, a jak ma majtki założone, to jednak czuje, że coś tam jest, no i dzieje się wszystko w majtki, a tak kiedy jest bez majtek, to właśnie biegnie na nocnik. Ale jeszcze noce, drzemki i kiedy wychodzimy z domu, zakładam mu pampersa, bo on po prostu, on nie woła. On nie woła, jak stoi na przykład i chce mu się siku czy coś, to on mnie nie woła, że mu się chce, tylko sam biegnie. Także no, także nie wiem, no kiedyś na pewno będziemy musieli spróbować ten pierwszy raz, jakby to się miało odbyć, ale siłać mi się chce, przepraszam. Ale ja nie, dzisiaj wstaliśmy za 20, może w pół do 10 w sumie, jakoś tak, a ja już od jakiegoś dłuższego czasu nie pijam kawy, słuchajcie, i w sumie dobrze się czuję i chyba nie chcę nawet zaczynać jej pić. Także do później, trzeba się troszeczkę ogarnąć, bo jak widzicie, jestem jeszcze w wydaniu piżamowym, ale jesteśmy już po śniadaniu. Nie spadnij tylko stamtąd. No i jestem już, słuchajcie, przyszło też Alanka z zamówienie z Zary i pokażę Wam tutaj takie pokrótce, a później jeszcze pokażę Wam je w holu. Koszulka taka na ramionczka, bo głównie chciałam mu jakieś na ramionczka pokupować. Kurde, nie mogę jej złapać. Taka tu jest takim samochodem, szara. Taka, bardzo fajne leginsy, słuchajcie, naprawdę super wyglądają. W Monstery. Widzicie, to jest wszystko na 98. Głównie chciałam mu zamówić sandałki. I z centymetrów wynikało. Co? Jaki to jest rozmiar? Nie, no 25. Że on, bo on ma stopę tak z 15, no prawie 15,5 i wziął mu 15,5 i to są te 25 właśnie, ale one wydają się bardzo duże.
Zaraz jak Alan wstanie, to mu będę mierzyła i ewentualnie będę musiała wymienić po prostu na mniejszy rozmiar. One są takie granatowe, chociaż tak wyglądają całkiem na czarne i w sumie o to mi chodziło. I dwie pary spodenek, takich właśnie bardziej dresowych. To jest pierwsza para, takie, to są takie grafitowe z kieszenią i takie jasno-szare, melanżowe, po prostu klasyczne. Wszystko na 98. Te jedne kosztowały 26 zł, te kosztowały 36 zł. Sandały kosztowały 100, leginsy kosztowały, ja też 36 zł i koszulka kosztowała złotych 20. Także takie to moje zamówienie z Zary, ale bardzo szczerze, słuchajcie, polecam pod tym względem, że przychodzi na drugi dzień. Naprawdę, ja jestem w szoku. Wczoraj gdzieś o godzinie, nie wiem o której złożyłam to zamówienie, ale przed Alana drzemką i ono już dzisiaj było przed 14, także super szybka przesyłka. Jak kiedyś zamawiałam, pamiętam, z odbiorem w sklepie, to dłużej czekałam. Nie wiem, czy to od niedawna coś takiego wprowadzili, że taka szybka, bo wcześniej nie kojarzy mi się, żeby to tak szybko przychodziło. Dobra, jest teraz już zaraz godzina 15, zanim w sumie za chwilę będę się brała już za obiad. Kupiliśmy wczoraj młode ziemniaki, także będą młode ziemniaki i po prostu kotlety. Milone, chodziło mi o milone. To do później, będę się z Wami jeszcze łączyła, a dzisiaj jest taka pogoda ogólnie u nas, zero słońca i pada, ale nie taki, wiecie, mocny deszcz, tylko cały czas taka mżawa, a przy tym powietrze jest takie fajne, ciepłe całkiem i dzisiaj wybieramy się właśnie do galerii, bo muszę jeszcze Alanowi dokupić sporo rzeczy i chyba dokupię mu Blizzard, bo już jakiś czas temu oglądałam nowe kolekcje i tak najbardziej mi chyba od podobała się, szczególnie, że tam jest teraz kolekcja dinozaury, a mój Alan lubi dinozaury. To może jeszcze jakieś jedne spodenki, ale nie wiem, czy są jeszcze potrzebne, bo w H&M są takie, jedno już mu kupywałam z tej serii, właśnie takie zgniło-zielone w jakieś też dinozaury. No i sama też jeszcze muszę sobie coś tam kupić, zamówiłam w ogóle też teraz online krem, ten Embrylize z Super Farm, z odbiorem w sklepie. Jedna z Was mi bardzo poleciła ten krem i w sumie zastanawiałam się, początkowo miałam kupić tą dużą pojemność, ale stwierdziłam, bo jak weszłam i przeczytałam opinię, to jednak on nie każdemu odpowiada i na początek kupiłam tą małą pojemność. Ale właśnie tutaj dziewczyna, która mi pisała, to naprawdę bardzo, bardzo zachwalała, że odkąd zaczęła stosować ten krem, to on odmienił życie jej twarzy, że twarz wygląda totalnie inaczej, także jestem go bardzo, bardzo ciekawa. I zamówiłam właśnie ten krem w Super Farm. I co jeszcze? Aha, co jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego Super Farm, to on w sklepie Super Farm kosztował normalnie 50 zł, a przez stronę kosztował 5 zł mniej. Z odbiorem w sklepie to jest też odbiór po prostu za darmo. No i ja też jeszcze chciałam sobie jakieś tam rzeczy podokupować. Kurde, bo mam jechać do jednej galerii, jeszcze może myślałam o Sephora, ale Sephora, powiem Wam szczerze, że ja lubię kupować online Sephora, naprawdę. No, także to tyle na chwilę obecną. Do zobaczenia później. Słuchajcie, poszłam przyrównać buty, te sandały, do obecnych butów Alana. Zobaczcie, te są nawet jeszcze mniejsze. To są te jego Nike. One też są w sumie 25. Ja nie wierzę, jak patrzę na te buty, to one wydają mi się takie duże. Ja nie wierzę, że Alan ma już tak dużą stopę. Ha? I ja sądziłam, że dziecku o rok stopa może urosnąć o numer, o dwa. A on buty w tamtym roku, sandały, miał rozmiar 21, a te są 25, to są halo 4 numery. Też z Zary. Też miał takie same praktycznie sandały, tylko całe czarne. OMG. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to słuchajcie. Zrobić taki mam update a propos naszego nocnikowania. Dzisiaj Alan pierwszy raz wyszedł na dwór, na plac zabaw, bez pampersa, w majteczkach. I było ok, nic nie zrobił. No. Ciekawe, czy dlatego, że mu się nie chciało, czy że nie wiedział, jak ma to zrobić, chociaż rozmawialiśmy i uprzedzaliśmy go, że jeżeli będzie mu się chciało, no to wiecie, ma powiedzieć tacie i tatuś go wysadzi na dworze.
Także zobaczymy, będziemy próbować jak gdyby już coraz częściej pozostawiać go, wypuszczać gdzieś tam bez pampersa. Bo w domu, muszę Wam powiedzieć, że cały czas chodzi teraz na nocnik, czy to na jedynkę, czy na dwójkę na razie, żeby nie przechwalić oczywiście. A przy okazji pokażę Wam fotelek, jaki kupiliśmy Alankowi. A tu stoi, słuchajcie, cały worek zabawek, które przesortowałam z jego pokoju, właśnie włożyłam do worka i idą do piwnicy. Musiałam też to zrobić, dlatego że Alan ostatnio tak mega syfi w pokoju, ale nie przeszkadza mu to. Nawet on generalnie nie zauważył tego, nie przeszkadza mu, że tego nie ma dalej syfi. A tutaj mamy fotelik i on jest... ma tutaj uchwyt i do mocowania na ramię i na bagażniku. I tak wygląda fotelik. Tutaj ma takie rączki do łapania. Wykonany jest z takiego jak gdyby matowego, czarnego plastiku. Fajny. I w sumie ten kask, który chcemy mu dokupić, też jest tak samo wykańczany. Także nawet będzie to do siebie pasowało. Zobaczymy, czy nasz podróżnik będzie chciał w tym podróżować. Już w domu jesteśmy. Byliśmy, słuchajcie, w galerii i trochę rzeczy w sumie pokupiłam, sporo Alanowi. Sobie kilka, ale kupiliśmy też czereśnie, zajechaliśmy jeszcze po drodze. I mam te ciemne i te jasne. Ja lubię też bardzo te czerwone. Chociaż te ciemniejsze są słodsze. A godzina już jest po 20, także posiedzimy w sumie teraz. Pokażę Wam, jak kupiłam sobie zaraz lakier hybrydowy. Szukałam takiego kolorku, ale nie chciałam zamawiać online. I znalazłam w Neonade, także cieszę się. Jutro będę wieczorkiem robiła. Wieczorem, a może w sumie już dzień będę robiła paznokcie. Chłopaki tam ćwiczą razem, że tak powiem, na bieżni sobie biegają. A ja właśnie dojadam czereśnie. Tutaj mam małe zakupy Alana, trochę t-shirtów, koszulek, jeszcze jedne spodenki, koszulka. Mnie pytałyście się właśnie, gdzie kupuję biustonosze. I tutaj może jest ciemno, tło tu nie widać, ale o. Ja lubię właśnie te balkony z Tesco, dlatego że ja lubię właśnie te bardotki. I tam mam właśnie rozmiar... taki DD80. Myślę, że będzie dobry, tak mi się wydaje. Flaga Polski, dwie w sumie flagi polskie, obowiązkowo, o. A reszta jest tutaj, zapomniałam, że ją tu położyłam. Dlatego, że zaszłam właśnie do Neonail. I tutaj jest kolorek. Copacabana. Zobaczcie jutro na moich poznaczkach, bo ja będę jutro też nagrywała vloga. To jest tylko 6 ml. Dobra, nieważne. Paragon. Przy okazji kupiłam sobie pilniki 80x80 i 100x150. I tymi 80x80 zazwyczaj ściągam sobie kolor hybrydowy, tym właśnie twardym. Czy to u stóp, czy to u rąk. I zeszłam też do Douglasa. Chciałam sobie kupić tą maskę biało-czerwoną na mecz w sumie. Może jeszcze w sumie kupię, ale bardziej zainteresowało mnie ta maska z wyciągiem właśnie ze śluzu, ze ślimaka, ze Skin 79 12,90. Słuchajcie, właśnie przypomniało mi się, że miałam dla Was złożyć vloga i dlatego jestem teraz w swojej garderobie i właśnie będę się za to zabierała, a jest już dość późno ogólnie, bo już jest za 20:10.